Czasami dostaję od widzów pytania, jakie lepsze ramy mikrofonowe polecam do zestawów, które przeważnie już jakieś ramy mikrofonowe posiadają. I zapewne Mozos również spotykał się z tego typu pytaniami, ponieważ zestaw, który zamierzam dziś dla Was zrecenzować, jest właśnie odpowiedzią na tego typu problem. A przy okazji sprawdzimy sobie, czy ten mikrofon będzie działał z telefonem, co możemy zrobić z podświetleniem. Jeśli mam Waszą uwagę, zapraszam do oglądania. Mikrofon dociera do nas w ciemnym, estetycznym opakowaniu, na którym ujrzymy grafiki w outline'owym stylu i informacje na temat zawartości opakowania. Po otwarciu ujrzymy ikonki reprezentujące podstawowe cechy tego zestawu. Zaś w piance na górze osadzony został koszyczek SHM3 i popfilter siateczkowy. Natomiast w dolnej części zestawu znajduje się ramię Mozos SB36, 6 rzepów i adekwatny dla tego ramienia zacisk biurkowy. Dalej znajdziemy jeszcze sam mikrofon, popfilter gąbkowy i przewód. Ten posiada na zakończeniu dwa wyjścia, USB-A i USB typu C. Dla mnie to super sprawa, bo mam USB typu C zarówno w laptopie, jak i w płycie głównej komputera i mogłem w ten sposób używać tego mikrofonu po USB-C. I teraz ktoś mógłby się zastanowić, czemu trzymam ten mikrofon w ręce. Otóż kiedy tylko zobaczyłem, że Mozos dołącza nam obustronny kabel USB typu C, moją pierwszą myślą było, czy to zadziała z telefonem. I jak już pewnie się domyślacie po tym, co w tym momencie widzicie, zadziała i będziecie w stanie nagrać sobie dźwięk przy użyciu telefonu. Przy czym tutaj od razu Wam zaznaczę, żebyście zmienili sobie kodek z AAC na Waveforma albo MP3 przynajmniej, żeby ta jakość również trzymała poziom jak na komputerze. Jednak na ramieniu mikrofonowym dołączonym do tego kompletu nie będę się dziś skupiał, ponieważ recenzja Mozosa SB36 Mark II znajduje się już na tym kanale. Tutaj skrótowo jedynie Wam powiem tyle, że jest ono godne uwagi. Jeśli chodzi o koszyczek, mamy tu do czynienia z modelem SHM3, który jest mieszaniną elementów metalowych i plastikowych. Najważniejsze, czyli gwinty, są metalowe. Wokół gwintu do montażu mikrofonu znalazła się podkładka, mająca na celu dodatkowo redukować drgania. Gwint, jaki tu uświadczymy, to 5 8 cala, czyli standard. To samo co w Novoxie NCX, czy na przykład Blue Yeti. Na spodzie mikrofonu znalazł się port USB typu C, za co ode mnie wielki props. Obok gniazdo mini jack 3,5 mm, w moich słuchawkach wtyczka jest dość szeroka i mimo to nie było kolizji między przewodem USB-C a gniazdem słuchawkowym. Także można powiedzieć, że odstęp został wymierzony adekwatnie. Idąc wzwyż znajdziemy przycisk do wyciszania mikrofonu, dalej potencjometr do regulacji głośności nagrywania i następnie potencjometr do regulacji głośności odsłuchu. Na samej górze przełącznik, który pozwoli nam wybrać charakterystykę między kardioidem a ósemką. Osadzenie potencjometrów co prawda nie robi szału, jednak w tej cenie naprawdę można to wybaczyć, nie jest to dla mnie wadą, a mówię o tym jedynie informacyjnie. Spoglądając na sam szczyt mikrofonu ujrzymy ładnie wyprofilowaną kratkę, pod którą skryta została gąbka mająca na celu stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed głoskami wybuchowymi, czyli właśnie popami. W swojej karierze testera mikrofonów, jeśli można to w ogóle tak nazwać, miałem już przyjemność sprawdzać różne modele i podczas tych testów byłem w stanie określić to, co najbardziej denerwuje mnie przy mikrofonie, a mianowicie chodzi o to, że to subtelne podświetlenie, które komunikuje nam, czy mikrofon jest wyciszony, czy nie, czy jest włączony w ogóle, które w ciągu dnia nie jest żadnym problemem, staje się gigantycznym problemem w nocy, kiedy na przykład próbujemy spać, a mikrofon znajduje się w pokoju, w którym śpimy i w ten sposób to małe, niewinne światło staje się oślepiającą Was latarnią. I Mozos przychodzi tutaj z rozwiązaniem tego problemu, naprawdę. To jest taki smaczek, za który ja dziękuję. Ponieważ przykrywanie jak byle szmatką mikrofonów, żeby te tylko nie świeciły mi w oczy, to naprawdę była dla mnie codzienność. Zawsze kiedy testuję mikrofony, które oferują fizyczną regulację gainu przez potencjometr osadzony na korpusie mikrofonu, wspominam, żeby w systemie ustawić czułość na 0 dB. Jednak w tym przypadku konfrontacja z rzeczywistością wygląda nieco inaczej. Ponieważ niezależnie od tego, czy ustawicie czułość 0 czy 100, system pokazuje podbicie jako 0 dB. Jednak kiedy sprawdzałem to w programie Adobe Audition, okazuje się, że pomimo tego, że system pokazuje 0 dB, to gain ma realny wpływ na głośność dźwięku. Także polecam to sobie ustawić na czułość 100 w wartości numerycznej i resztę regulować potencjometrem na mikrofonie. Także w ustawieniach systemowych naprawdę nie da się nic zepsuć. A skoro już o psuciu mowa, Mozos, tutaj moje pytanie. Jak mam wyłączyć odsłuch w czasie rzeczywistym na wyjściu jack w tym mikrofonie? To znaczy, spróbowałem przeklikać wszystkie opcje, spróbowałem nawet przeczytać instrukcję obsługi i jest tam jedynie wzmianka o tym, że nie trzeba odsłuchu włączać, że ten jest domyślnie włączony. Natomiast co z sytuacją, kiedy skończyłem nagrywać na dziś i teraz chciałbym na przykład porozmawiać z kimś na Discordzie? Będę cały czas słyszał siebie, co w przypadku rozmowy nie jest szczególnie komfortowe. Wyciszenie mikrofonu natomiast sprawia tyle, że nie mogę rozmawiać, a tylko wtedy nie będę sam siebie słyszał. Tak jak powiedziałem, spróbowałem przeklikać wszystkie opcje i na ten moment nie wiem, jak to rozwiązać. Natomiast jeśli znajdę jakieś rozwiązanie tego problemu, to oczywiście znajdziecie je w przypiętym komentarzu pod tym filmem. A na ten moment polecam nie nastawiać się na to, że będziecie w stały sposób używać karty dźwiękowej w tym mikrofonie. A szkoda, bo ta jest akurat całkiem przyzwoita i szczerze mówiąc, jeśli miałbym ją gdzieś uplasować, to postawiłbym ją koło bardzo dobrej karty dźwiękowej w Novoxie
MCX. Teraz kwestia szumów. Oba mikrofony wyeksponowane były do minus 6 dB w podobnych warunkach. Kiedy spojrzymy na niskie częstotliwości, można by rzec, że szumy obu mikrofonów są na starcie mocno zbliżone. Jednak w nowym mikrofonie Mozosa te powstają stałe, kiedy w odpowiedzi SPC Gear obserwujemy spadek szumu. W tym przypadku spadek wynosi 6 dB. Kiedy jednak spojrzymy na wysokie częstotliwości, możemy zauważyć odwrotną tendencję. Szumy w mikrofonie SPC Gear pozostają stałe, a te w mikrofonie Mozosa stale zmniejszają się, aby przy poziomie 12 kHz przebić mikrofon SPC Gear. Na samym końcu pasma możemy zaobserwować gwałtowny spadek szumów w mikrofonie Mozosa, co sugeruje działanie procesora dźwięku, który po prostu wycina tą część pasma. Moim zdaniem w obu przypadkach mamy do czynienia z bardzo dobrym poziomem szumów. Podstawową charakterystyką tego mikrofonu jest kardioid i to głównie z niej będziecie korzystać. Natomiast mamy tutaj również możliwość przełączenia się na tryb ósemkowy, w którym mikrofon tak samo łapie z tyłu, jak i z przodu. Jako że jestem w dość małym pomieszczeniu, które nie jest szczególnie wyciszone, to ja ten tryb wyłączę, ponieważ sprawia on tyle, że łapie więcej pogłosu, w tym moim przypadku. Natomiast jeśli na przykład chcecie nagrać dwie osoby, które ze sobą rozmawiają i stoją po przeciwnych stronach mikrofonu, no to w takim przypadku to się przydaje. Także na tym etapie jeszcze tylko przypomnę, że nie należy mówić do czubka tego mikrofonu, co jest dość popularną praktyką, bo bardzo często ludzie wypowiadają się do mikrofonów w ten sposób. Oczywiście są mikrofony, gdzie należy tak mówić, ale ten nie jest tym mikrofonem i słyszycie, jak to brzmi. Ani w trybie kardioidu, ani w trybie ósemki nie będzie brzmiało to dobrze. Należy mówić prostopadle do membrany, czyli do frontu, który rozpoznacie po tym, że znajdują się tu potencjometry. Także test charakterystyki. Raz, dwa, trzy, cztery. W tym momencie mówię do mikrofonu Mozus PM1000. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Test mikrofonu. Teraz mówię do tyłu mikrofonu Mozus PM1000. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mówię do boku mikrofonu i znowu mówię do frontu. Także teraz jeszcze szybko przełączę się na tryb ósemkowy i zrobimy ten sam test, czyli przełączam się na tryb i mówię raz, dwa, raz, dwa. Mówię do frontu mikrofonu Mozus PM1000. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mówię do boku mikrofonu PM1000. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mówię do tyłu mikrofonu PM1000. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ponownie mówię do boku. I raz, dwa, trzy, cztery, znów mówię do frontu mikrofonu PM1000. Tak brzmi charakterystyka tego mikrofonu. Za chwilę usłyszycie próbki z mikrofonu Mozos PM1000 przemieszane z próbkami mikrofonu SPC Gear SM900. A jako, że w tym materiale podsumowania nie będzie, uważam, że to jest całkiem dobry moment, żeby powiedzieć Wam, że cały dźwięk w tym filmie został nagrany przy użyciu właśnie mikrofonu Mozosa PM1000, który w tym momencie znajduje się pod linią kadru. Także możecie dać znać w komentarzu, który z mikrofonów Waszym zdaniem wypada po prostu lepiej. W tym momencie mówię do mikrofonu Mozos PM1000, którego czułość ustawiona jest w taki sposób, aby dźwięk wyeksponowany był na minus 6 dB. Tak brzmi ten mikrofon. Raz, dwa, trzy. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900, który znajduje się tak mniej więcej w odległości jednej dłoni ode mnie, a jego czułość wyeksponowana jest na 88 w taki sposób, aby pik sięgał do minus 6 dB. Tak brzmi ten mikrofon. Próbka dźwięku. Próbka dźwięku. 13 w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w Trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż to ma być za tarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w Trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewy i chrząszcze w Trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały.